Proszę Państwa, jestem pod wpływem człowieka bez twarzy z Kalisza, proszę bardzo. Już mięsa nie kupuję, zobaczcie, dzisiaj rybka jest. Dzisiaj rybka będzie na obiad. Nie jestem w ogóle przygotowany jak zwykle do robienia zdjęć. Tu takich parę rzeczy tylko robię. No to nic, zaczynamy robić jedzonko. Deser będzie z tego, ciasteczko, proszę Państwa. Jest bardzo tanie, jest przeceny, 4 zł z czymś, no nieważne o to jest, proszę bardzo. Z kreskiem chyba może sobie wezmę, tak odręcznie to położę. I proszę Państwa, zaczynamy jeść rybkę. A może z patelni ją zjem? O, muszę wyłączyć, bo to jest za gorące już jest. Proszę, zobaczcie, taka rybka fajna. Fajna rybka, proszę. Może z patelni? Nie, za gorące będzie z patelni. Zresztą to ma być pięknie zrobione, bo to, proszę Państwa, idzie w świat. W świat, wy mnie tutaj wspieracie tym wszystkim. Proszę, rybuńka, łosoś i sosik. Cieczarka, przy tym pomidorek. Taki dietetyczny, ale powinno być jakiś makaron czy ziemniaka, już nie mam. Dobra. Dobrze, tak by to było na tyle. Zacznę. Coś innego wam będę opowiadał. Momencik. A tutaj będzie, proszę Państwa, jeszcze buraczki. Co chciałem powiedzieć? Do czego zmierzam? Akurat może wam najpierw zacznę opowiadać troszeczkę, bo to co się dzisiaj stało? Co się stało? Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Zobaczcie. O, księstwo Klonowa, tak się nazywał mój komitet wyborczy, nie jest, proszę Państwa, rozliczony. A bzdura, proszę Państwa. Pamiętałem, mówiłem kuratorowi, bo byłem dzisiaj, że chyba tam mówię na 99,9% byłem pewny, bo to 2 lata temu było. Panie wójcie nowy, któremu dałem szansę, w Klonowie pozdrawiam. A wycofałem się tylko dlatego, tu po nazwisku powiem. Paweł Marczak, mąż Majoli, mnie zrobił w konia, jako mój radny. Resztę bez komentarza. Dziękuję Ci, Pawle, żeś mnie oszukał, a Ciebie nie znałem. Dobra, i teraz tak, to jest te postanowienia, że mam do zapłaty 1000 zł, że proszę, gdzie to pisało, to 1000 zł? I mam 100 stawek dziennych po 10 zł. Wyrok uprawomocnił się w dniu 15 listopada 2019 roku. Wszystko na dokumentach podparte. Ale to nie o to chodzi, proszę Państwa. Tutaj coś podpisywałem tej całej kuratorce. Jeszcze jednego papierka chyba z plecaka nie wziąłem, bo osobno go miałem. Oj, to nie jest to, proszę Państwa. A mam osobno nagraną, naładowaną kamerę, bo kamera została. I ta, dzisiaj 2 filmy nakręcałem. Zdejmijmy takiego pana, ale filmy wpuszczał. Kurczę, słuchajcie, mam już do podważenia tu w plecaku. Tu jeszcze z Francji przyjechałem, plecaka nie wyciągnąłem. Wiecie co mam? Mam podważone te dokumenty. Gdzie ją położyłem, ten papier? Jest, proszę Państwa. Prawie jak oryginał wygląda. To kolorowe mi zrobił, a tutaj z pieczątki komisarz wyborczy. Tu pisze, że tak. Przyjąć sprawozdanie finansowe Komitet Wyborczy Wyborców Księstwa Klonowa związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i tak dalej, z Warszawy oraz wyborców wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych z 21 października 2018 roku. Wskazać na uchybienie polegające na naruszeniu artykułu 142 kodeksu wyborczego. Tutaj to piszę. I proszę Państwa, uzasadnienie. Komitet Wyborczy Księstwa Klonowa, zwany dalej Komitetem Wyborczym, utworzono w celu zgłoszenia kandydatów do Rady Gminy w Klonowa i tak dalej. I proszę Państwa, i tutaj zgodnie z tym wszystkim, przedłożony sprawozdaniu na koniec. Finansowy pełnomocnik finansowy Komitetu Wyborczego wykazał, iż Komitet Wyborczy posiadał rachunek bankowy taki ataki, prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski za oddział pierwszy w Sieradzu, na który to nie pozyskiwał i nie wydatkował żadnych środków finansowych, nie zaciągał kredytów bankowych oraz nie przyjmował świadczeń nieodpłatnych wymienionych w artykule 162 paragraf 5 oraz artykuł 163 kodeksu 2 kodeksu wyborczego na cele związane z wyborami do Rady Gminy w Klonowej, ponieważ w ustawowym terminie żaden z podmiotów wymienionych w artykule 144 paragraf 4 kodeksu wyborczego nie wniósł umotywowanych pisemnie zastrzeżeń do przedmiotowego sprawozdania, Komitet Wyborczy w Sieradzu postanowił jak sentacji od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. Ale co postanowił?
Dlaczego? A na podstawie artykułu 2 przyjąć sprawozdanie finansowe. A, czyli przyjęli. I nic nie było, ale sam, ja mi dzisiaj komisarz powiedział wyborczy, oni z urzędu musieli wziąć, proszę państwa, wziąć i prokuratura powiadomić o tym. A ja, zanim prokuratura powiadomili, zdążyłem się rozliczyć. Bo nie miałem żadnych, tam jakieś ksero zrobiłem, czy za darmo mi zrobili, czy mi Sławek zrobił, czy we Francji zrobili, nie pamiętam. Tak to działa. Nie mam czasu przez to wszystko dzisiaj, proszę państwa, robić makaronu ani ryżu. Człowieku bez twarzy, będę ryż miał, bo mam dużo ryżu. Z Francji na przywoziłem, ja kupować tego nie muszę. Makaronu, ale dzisiaj nie mam kiedy tego robić. Także mam, dzisiaj mam, proszę, łososia. Nie wiem, czy tam skórę się je, jeszcze tą skórę. No i proszę państwa, tak to by było. No śmiechu warte. Jaka sprawiedliwość. Rozliczyłem się z opóźnieniem. Ale trzeba ukarać przyszłego potencjalnego wójta. Kiedyś miałem szansę, teraz to nie miałem to zorganizowanego. Wiele, wiele lat wcześniej, jak jeszcze Stanisław Rył był wójtem, wtedy mogłem startować. Mi chodziło o zdobycie władzy, żeby tą władzę rozwieprzyć od środka. Że jako z radnymi powołałbym odbicie się naszej gminy, tak jak księstwo Klonowa się odbiło. To był mój plan, żeby nie słuchać tych u góry. Po jakimś czasie chciałem takie coś zrobić. Żeby było wolna gmina Klonowa. To inna sprawa. No i tak by to było. No słuchajcie, no przecież to są jełopy. Mam iść w marcu, na początku marca trzeciego czy któregoś mam iść do klasztoru odpracowywać. Mówię, nie mogę, mówię. Jestem po pobiciu, noga mnie boli, kolanie w tym. Przed chwilą 13:30 przez telefon miałem doktora, wiecie? Z doktorką rozmawiałem przez telefon. Jakieś kody mi dała tutaj do, jak się nazywa ten, skurap, czy jak w Sierażu, albo do szpitala nowego mam iść, żeby podaję jakieś 4 kody i wtedy mam jakieś to do ortopedy mam iść. Recepty tak samo. Jakie recepty? Ja nie mam pieniędzy, ja mam to kupić. Przepraszam. To jedzenie dzisiaj nie ja robiłem. To Amerykanka zafundowała. Ja tam w swoim pokoju siedzi. Niech nikt nie myśli. Jestem szczery. Do bólu. Bułkę kupiłem, 2. No i tak. Także dużo się będzie działo. Powiedziałem, że muszę mieć subskrybentów. Słuchajcie, dzięki Dawid z Holandii i inni, którzy mi wpisujecie, chcecie mi pieniądze przesyłać, jedzenie. Jedzenie to jest ostatnia rzecz. Gdzie ludzka stopa stanie, tam pokarm dostanie. Ale dostałem bakcyla teraz odnośnie tych wpis. Wyraz w imieniu Rzeczypospolitej. Słuchajcie. Bzdura, sprawiedliwość, mafia. Prawdopodobnie mi się Zaleszka Millera, tego komucha, zemścili inny prokurator. Bo to jest mafia, wiecie? Oni tak sobie rączkę podawają, rączki myją, tak jak Duczmalewski, który mnie przyjmował. Pani Alicja Lach, prokuratorka wie, jak mnie przyjmowali tam. Pani Lach prowadziła, proszę państwa, vive, kurczę, oni byli. Pijaństwo było, 30 ludzi, jak ja wiem, to było wiele lat temu. Ona potem była chora, ja się modliłem, żeby na raka, żeby wyzdrowiała. Nawet nie jest świadoma tego. Ja nie jestem złym człowiekiem. Ja weszłem dzisiaj do sądu, słuchajcie, z tym plecakiem. Ochrony nie było, wszedłem, wszystko piszczało, aparaty, telefony. A, dzień dobry panie Januszu, poszedłem, bo wiedzą, że nie jestem agresywny. Jeszcze kulę miałem, bo boli mnie noga. Dam sobie radę. Przechodziłem koło szkoły, nawet tak nie miałem ochoty dzisiaj jeszcze jakiś filmik zrobić, ale nie zrobiłem, bo bateryjka już mi siadła. Bo pana z Leliwy miałem dzisiaj, ziomka spotkałem, będzie film zaraz na YouTube. Dzisiaj mam dużo rzeczy do robienia. Ale przede wszystkim własnej dupy będę bronił, a przede wszystkim swojego honoru. Jak można ukarać, tak jak ty pani sędzino, żeś mnie ukarała za Paulinę Włodarczyk, za którą sąsiadkę, którą niewinnie zostaje skazany. Mówię po nazwisku, nie boję się, niech mnie to o sądach dalej biorą, jak chcecie.
Jak mogłem niesprawiedliwy wyrok wykonywać? Tu mnie napadła kamera, mnie potrzaskała, podrapała, nieprawda. Dlaczego? Bo drugiej kamery nie było włączonej. Bo nie włączyłem drugiej kamery. Tak wygląda nasza sprawiedliwość. Może panie kamerman, czy w moje ręce, proszę zbliżenie zrobić, że to jest naprawdę łosoś. Sponsorkę mam. Gdzie dzisiaj byłem? Byłem jeszcze, proszę państwa, w MOPS-ie, żeby mi na testy 440 zł dali na PCR. Amerykanka sponsoruje wyjazd do Francji i mogę z nią jechać w piątek, a ja nie mam na testy. Pan pijanka jest zaradny, powiedzą, pismo złożyłem. Słuchajcie, jak ja będę chciał, to ja przez zieloną granicę przejdę. Jak będę chciał, to przejadę bez na te antygenowe testy, czy na inne jakieś, nie wiem, czy mi Sławek tam jakieś ma te testy, sam sobie przy policji zrobię. Ja sobie dam radę, ale nie, prawnie mają mi dać. Niech dają, zobaczą, to sądu ich podam. Także mnie otworzyli dzisiaj skrzynkę, jak to się mówi? Pandory. Ja czasu nie mam się najeść, ja nie mam czasu odpisów zrobić na e-mailu. Ludziom poodpisywać na YouTubie. Proszę państwa. Tak nie będzie. Dziękuję wszystkim, którzy mnie biorą, mobilizują. Powiedziałem, dałem termin. 1000 subskrybentów mam mieć do końca lutego. Nie będę miał, nie ma filmów. Nie będę miał? Będę miał, bo mam pomysł kolejny. Stanę pod szkołą. Napiszę pismo, subskrybujcie moje filmy. Nie będzie młodzież subskrybowała? Będzie, to ty mnie znają wszyscy. Poka, hej się, widział Janusz Pijanka. Oj, mam to życie, mam to życie. Nic z tego życia nie użyję, tylko cały czas tylko muszę się odwoływać. Mam rację. Oszołoma mnie chcieli zrobić. Nie jestem oszołomem, nie jestem piniaczem. O swoje będę walczył, a w tym roku walczę o swoje prywatne życie. I zmienię to, tak jak powiedziałem. Hoka hej, niech tak się stanie, jak myślę. Bo inaczej nie może być. Jak człowiek taki jak ja, zaszczuty przez władzę, mało tego, rozliczę ich za tą ziemię, co mi sprzedali w Klonowie gospodarstwo, 6,28 hektara. Kasacja będzie. Dzisiaj się dowiedziałem tego gościa z Reliwy, że chyba teraz się bierze do Ziobry, do prokuratora generalnego, albo do rzecznika praw obywatelskich. Będzie kasacja! Pani Ubych z Lipicza, oddasz mi tą ziemię. Będzie filmik, jak żeś mi moją posesję, moją ziemiankę na skraju wsi Klonowa, na rogu ulic Długa, Łąkowa i Kurpińska, żeś mi zalewał wodą, jak żeś mi zniszczył i ukradł mi to, co tam było. Parę jakichś tam rożen, moje stare łóżko, które było w tej ziemiance. Mam nagrania, jak to zatopione było i nawet świadków na to mam. Otworzyliście teraz demona, żeście zbudzili. Tak jak Japończycy na Pearl Harbor, na Hawajach, Amerykanów śpiącego niedźwiedzia obudzili. Ja jestem orzeł. Mam orła, mam jastrzębia czy orzeł. Będę jutro pióra wyrywał. Bo nie mamy kto wyprawić. Ja nawet nie mogę po cywilizowanemu zjeść tego jedzenia, bo chcę coś zrobić, chcę przesłanie, żeby posłał w świat. Chciałem się skupić od mojego dzieciństwa, mam filmy nakręcać, a tu zobaczcie, tu mam nowe rzeczy idą. Jeden problem rozwiąże, dwa następują. Tak nie może być, tak nie może być. Panie prezydencie Duda, panie Kaczyński, czy panie Morawiecki, wy nie wiecie, co się w waszym kraju, co wasze urzędacy robią. To jest mafia. To ręka rękę myje. Mszczą się za Millera. Mieli do czekania. Mam swoją godność, a teraz mam mobilizację. Mam mobilizację i to dużą teraz. Zmienia swój imidż. Dzisiaj już w kapeluszu chodziłem. Nie będę zakładał do jedzenia. Także chcieliście większych filmów? Macie większe filmy? Ość chyba. Hoka, hej. Proszę o moje jedzonko dzisiejsze.